Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Raz siedmę! Raz złote! Czerwono! Kołote! Raz siedmę! Raz złote! Czerwono! Kołote! Raz siedmę! Raz złote! Czerwono! Kołote! Witam wszystkich w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Wielu z was ma mniej niż 30 lat. Ja jednak pamiętam tamte czasy bardzo dobrze. I pamiętam, i zapewniam was, że niewiele różnią się od czasów dzisiejszych. Ta sama nachalna, głupia propaganda, propaganda sukcesu, puszenie się przed obcymi, poleganie na obcych, błaganie obcych o pomoc, głupie wydawanie pieniędzy polskich podatników i oszukiwanie. Mówienie, że będą jakieś nowe reformy, które zbawią nasze społeczeństwo. Od kiedy pamiętam, zawsze jest kryzys i zawsze zapowiadają reformy. Między innymi po to wprowadzono stan wojenny rzekomo, żeby przeprowadzić niezbędne reformy. A jak ta reforma wyglądała? Otóż tak, że dawni towarzysze, którzy kłaniali się i lizali moskiewskie buty, stali się kapitalistami i dzisiaj są przyjmowani w Brukseli i Berlinie. Zresztą z kim i o czym mamy rozmawiać? O honorze? O ojczyźnie? O wierności? Nie mamy z kim rozmawiać. Bo ci, którzy dzisiaj rządzą Brukselą i Warszawą i Berlinem, są tak wyalienowani od społeczeństw, jak ci przed 30 laty wyalienowani od nas Polaków. Nie mamy o czym z nimi rozmawiać, bo to jest rozmowa jak ze świnią o gwiazdach. Ci zdrajcy wiedzą tylko jedno. Nie mogą ufać własnemu narodowi. Natomiast chętnie sprzedadzą ojczyznę obcym. Bóg!